uważałem, że powinienem zrobić ten film i mógłbym nawet tylko to zrobić i już spełnię swoje zamyślenia właśnie, swoją refleksję. To, co mnie uderzyło w tym kazusie sądowym, który był umieszczony przecież w Pitawalu, to był przedwojenny proces w Krakowie, dwojga bezrobotnych morderców, żona i mąż, zamordowali trójkę bezbronnych ludzi, starców i ich córkę Kalekę. Żeby zdobyć pieniądze. Zorientowałem się błyskawicznie, że to się dopiero rozpoczęło po tym kazusie strasznym. Następuje oczywiście sąd doraźny, czyli śmierć jest pewna jako wyrok. Ale w pewnym momencie, pewnego dnia, trwającego bardzo krótko tego procesu, sprawozdawcy sądowi odwracają się od początkowego nastawienia, no to jest potępienie przecież morderców, i zaczynają w zdziwieniu relacjonować coś niezwykłego, co się tam zdarzyło na sali sądowej. Żona moja bierze tą winę na siebie, ale ona dlatego bierze to na siebie, bo ona mnie kocha. Ich było dwoje. Zginęli ludzie. Rzeczą sądu, prawa przede wszystkim, jest taki paragraf, który mówi, że trzeba każdemu udowodnić winę osobno. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej w procesie karnym. A więc trzeba stwierdzić za pomocą niezbitych dowodów, kto mordował kogo. Albo inaczej, kto mordował, a kto towarzyszył. Jak ona mówiłam do tej zbrodni? I otóż sąd tego nie mógł rozstrzygnąć, dlatego że, i tu jest sprawa niezwykle ciekawa, cały wymiar sprawiedliwości nastawiony jest na to, żeby złoczyńcę pokazać jako społeczną przestrogę. To znaczy, złoczyńca nie może mieć racji moralnej, nie może mieć również racji innej. On musi być skazany wyrokiem oczywistym. To jest ideał prawa rzymskiego. Ja zabijam. Otóż tu się dzieje rzecz niesamowita. Ona krzyczy w sądzie. On kłamie. On nie strzelał, a kłamie dlatego, że mnie kocha i chce mnie ocalić przed stryczkiem. Zrobił to na mój rozkaz, wyraźny. I w tym wypadku nie jest ważne, kto nacisnął spust, tylko kto do tego doprowadził. I tu w tym procesie jest błąd. Po jakimś czasie mężczyzna krzyczy to samo. Ona tego nie zrobiła. Ja zastrzeliłem wszystkich, bo ona mnie kocha i chce ocalić moje życie. I następuje wstrząs. I w istocie ja już zobaczyłem jedno słowo. Miłość. Jeszcze raz proszę o łaskę dla mojej żony. I znalazłem wtedy, tak czułem, jakiś kamień filozoficzny w postaci tych okrzyków paradoksalnych. I o tym chciałem zrobić film i zrobiłem. Zastosowałem metodę takiego syntetyzowania skrajności stylistycznych. Z jednej strony jest to coś doprowadzone do krańców przez kierunek dokumentalny, Cinema Direct. To jest ta bezpośredniość w oglądaniu wszystkich relacji, że właśnie przekracza się ten próg behawioralnej, zewnętrznej, uzewnętrznionej obserwacji i docieka się czegoś więcej już wręcz czegoś więcej. Przykładem na to jest z filmu Primary ten moment obserwacji
Jacqueline Kennedy, kiedy ona podaje rękę kolejnym obywatelom, potencjalnym zwolennikom męża, i następuje obserwacja obsesyjna wręcz, skurczu jej mięśni twarzy i szyi. Ale poza tym nurtem dokumentu bezpośredniego, takiego sięgającego aż tam, to ja zastosowałem jeszcze skrót poprzez poetyckość. W skrócie powiem. Dokument amerykański, ten najbardziej nowoczesny, którego sztandarem jest ten film Primary, prawda? Lee Kocha. No i cały obszar ekspresjonizmu niemieckiego, aż po Obywatela Keina. Spojenie tych rzeczy odległych od siebie właśnie było moim ciągłym dążeniem. I to jest sprawa formy tego filmu. A więc jeżeli ja już mówię o skrajności jednej, skrajności drugiej, to wiadomo, że nie było tam miejsca na tak zwany film sądowy, ani na socjologię. Jeżeli to jest, to naprawdę nie jest nigdy dominantą. Przecież nawet wybór twarzy jest przecież manifestem nie z kręgu stylistyki, tylko manifestem antropologicznym, socjologicznym i psychologicznym, wiadomo. Ale nie to, poza oczywiście obsadą, mnie interesowało. Interesował mnie również kontrast jakby sam w sobie ważny dla samego klimatu. Znaczy dwie twarze. Kobieta, inteligentka, przerasowana, prawda, wysublimowana w swoim wyglądzie zewnętrznym, coś na kształt właśnie powtórki z ikony bizantyjskiej, i mężczyzna, jej mąż, człowiek z ludu, z plebsu, o twarzy nieregularnej, dalekiej od chęci portretowania go. Ja miałem nawet protest operatora. Mówi, błagam cię, stary, weź aktora takiego i takiego. No i zobaczyłem to, powiedziałem, Bodziu, to jest twarz na 3 minuty. A tu chodzi o proces. O uciążliwy proces z ogromnym słuchem psychicznym aktora, dochodzenia do szczytów, powiedziałbym, no takich, które mu dyktują słowa. Nie, ona kłamie, ja zabijałem. Ona kłamie, bo mnie kocha, chce mnie ocalić. Aż tam trzeba było go doprowadzić, prawda? Na ten szczyt Szklanej Góry. No, altruizmu. To jest i paradoksy, bo zaraz mówi to zbrodniarz. Więc wie pani, ta sprawa ze stylistyką była od razu, jak pani to chyba wyczuwa w tym, czego ja szukam teraz w odpowiedzi, była sprawą od razu pewnego splotu. I myślę, że dlatego ten film był nie tylko streszczeniem moich przeżyć wewnętrznych, tylko oparłem się również w stylu szczególnie o to, co już znane, ale nie tak rozprawowane, ale znane. Bo ekspresjonizm to jest historia kina, to jest archiwum. A Lee Kock i jego dokument, prawda, to jest ta bieżąca, wspaniała kometa, która strzeliła z kontynentu amerykańskiego. W domu burdel! Ja na ten dom robię, a w domu mi burdel robią! Braciszek! Zdzira! Kurwę z plance sprowadzisz! Trzeba było znaleźć jakąś przystawalność, odpowiedniość, namyślić się nad tym, kto to mógłby wykreować. No ja znalazłem takiego człowieka. To nie on mnie znalazł, prosząc mnie o rolę na przykład. Co się zdarza i co trzeba robić. Ale to ja go znalazłem, kiedy jako chłopczyna 20-letni, on tu w Łódzkiej Filharmonii na jakieś lecie Zrzeszenia Studentów Polskich, taka gala była zorganizowana, i on tam wystąpił z monodramem, który był jego monodramem promocyjnym po drugim roku aktorskim. I on to powtórzył. I to mnie urzekło. Urzekło mnie to. Jeszcze przecież nie byłem wtedy w szkole filmowej. Byłem na uniwersytecie. Ale to, co zobaczyłem, wie pani, no to było coś strzelistego. No i potem w marzeniach swoich wymyśliłem, że przecież ktoś taki o absolutnym słuchu psychicznym, muzycznym, o plastyce psychicznej takiej, że może się przeistoczyć, także zewnętrznie, dzięki temu impulsowi pierwszemu, psychicznemu, nastrojowi, który mu śpiewa dusza. No jednym słowem, zobaczyłem tego homo novus w Maliszu dzięki pomysłowi, że ja jednak obsadzę to w ten sposób. Jednocześnie odnajdę ten kontrast, którego szukałem. I kocham swoją zbrodnię, bo to jest moja sprawa. Raz w życiu mogłem
mieć coś swojego.